Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Chciałem wam pokazać, co się zmieniło w kurniku. Dodatkowo powiedzieć, że udało się wywieźć obornik na pole. Już jest trochę ogarnięte, posprzątane, więc zaraz wam to wszystko opowiem. Zobaczymy, co słychać u kurek, bo dzisiaj jest bardzo ciepło. Kurki właśnie teraz jedzą. Dosypaliśmy im troszeczkę zboża, ale nie tylko, także sobie jedzą. Natomiast my przechodzimy już do kurnika i pokażę wam. Teraz właśnie przed chwilą wodę wymieniałem. Wejdziemy do kurnika, do środka. Zobaczcie, ściółka jest wymieniona, wszystko jest rozgarnięte, posprzątane jako tako. I cały obornik, no i nowa, świeża słoma jest w kurniku. Dodatkowo, słuchajcie, dwa gniazda. Jedno gniazdo tu, drugie gniazdo tu. Ze względu na to, że kurek mamy, gniazd do kur mamy delikatnie za mało czasami, no bardzo często trzy kury, czy nawet cztery kury siedzą w jednej klatce, a tak to w jednym gnieździe, a tak to będą miały miejsce i będą mogły, słuchajcie, sobie siedzieć również w tych gniazdach. Z takich ważniejszych informacji, no to oczywiście zostało to wszystko uprzątnięte, wytarte, no i później dosypaliśmy trochę słomy. Ile tutaj, słuchajcie, wyszło kostek, trudno mi powiedzieć, bo tak na oko rzucaliśmy. Natomiast, o, jeszcze mogę wam pokazać, żeby kurki sobie wychodziły. Zrobiliśmy deseczkę, dodatkowo poprawiliśmy tutaj grzędę, więc będą mogły sobie spokojnie wchodzić, siedzieć. Także jakieś zmiany w tym kurniku, słuchajcie, nastąpiły. Dodatkowo jeszcze gołąbek, zobaczcie, siedzi tam w rogu, nie wiem, czy go widać. O, teraz lepiej na jajeczkach, więc nie będziemy go ruszać. Dodatkowo musieliśmy trochę kurom podciąć lotki ze względu na to, że wlatywały, słuchajcie, i kury niosły nam jajka tam wysoko, wyobrażacie sobie? Tam właśnie w rogu, więc no naprawdę musiały wysoko, tam jest ile? Ze 2,5 metra na pewno? No tak mniej więcej, może nie całe, 2 metry powiedzmy. No ale jest dość wysoko i kury tak wysoko były w stanie podfrunąć, ze względu na to, że są jeszcze młode, są lekkie. Więc jeżeli macie też niskie ogrodzenie, to warto to ogrodzenie trochę podwyższyć, jak kupujecie kurki, właśnie ze względu na to, żeby one nie przefruwały. Co się jeszcze zmieniło, słuchajcie? No przede wszystkim właśnie udało się wywieźć ten obornik. Doszły te dwa gniazda. Ucięliśmy kurkom te lotki. Poprawiliśmy trochę grzędę. No i ten właśnie taki spodeczek, żeby mogły sobie przechodzić. I to tyle z takich ważniejszych informacji. Dodatkowo oczywiście, oprócz tego, moi drodzy, zakupiliśmy dwa nowe gołąbki. W sumie to dostaliśmy dwa nowe gołąbki. Szczerze mówiąc, nie wiem po co, ze względu na to, że no, tych gołębi jest naprawdę dużo. No ale niech sobie żyją, niech sobie chodzą, jeść dostają, także jest dobrze. Dzisiaj pogoda ładna, kurki sobie wychodzą z kurnika. Żeby ten odcinek był też dla was jakoś bardzo przydatny, to tylko mogę powiedzieć, słuchajcie, że w tym roku będziemy mieli dużo warzyw. Będziemy mieli marchew, buraka, pietruszkę, cebulę. No naprawdę będzie, słuchajcie, sporo warzyw, ale to wszystko wam jeszcze powiem. Jakieś porady odnośnie drobiu, bo to was zawsze interesuje, moi drodzy. Jak to wpływa, jak to oddziałuje, jeżeli chodzi o nowe gniazda czy nową ściółkę? No oczywiście jest świeżość, kury się muszą przyzwyczaić. Mija jakiś czas i one się przyzwyczajają właśnie do tych warunków. I myślę, że za około tydzień, właśnie wstawiając te nowe gniazda, kury już powinny się w tych gniazdach nieść. Tak mniej więcej plus minus wychodzi właśnie z tydzień. Co jeszcze można ważnego powiedzieć? Jest to trochę niedobre ze względu na kurki, słuchajcie, młode, ponieważ no one nie wiedziały, co się dzieje. My wyrzucaliśmy ten obornik między godziną, powiedzmy, 8, 9, a godziną 12, więc problem polegał na tym, że już te kury właśnie chciały usiąść, nieść te jajka, bo już były po jedzeniu i tak dalej. Pchały się do tego kurnika, a niestety nie mogły do niego wejść. Niektóre wchodziły, niektóre się awanturowały, niektóre nie wchodziły. Także no, ale raz, słuchajcie, na rok trzeba coś takiego zrobić i najlepiej to zrobić pomiędzy okresem, kiedy kury kupujemy młode, ze względu na to, co u nas zauważyłem, jeżeli wszystkie już tak naprawdę młode kurki nam się niosą i one właśnie chcą się nieść w tych gniazdach, to one nie wiedzą, dlaczego się tak dzieje, dlaczego nie mogą wejść. To też nie jest dobre właśnie dla drobiu. Na szczęście jest tylko jeden taki dzień, już będą miały teraz ciszę, spokój, mogą sobie siedzieć, nieść jajka na spokojnie i wszystko jest dobrze. Wierzcie mi, że jak wyrzucaliśmy, słuchajcie, ten obornik, jak czyściliśmy ten kurnik, to było tak głośno. Te wszystkie kury właśnie wchodziły, czy to okienkiem, czy to właśnie przez drzwi. No właśnie głównie dlatego, że
coś im tutaj nie odpowiadało. Teraz mają parę skrzynek. Dlaczego, słuchajcie, siedzą tylko w tej skrzynce, a nie siedzą w tych? Ponieważ to jest dla nich nowość. Też położyliśmy jedno jajko, żeby wiedziały, gdzie mają się nieść. Więc no po prostu potrzeba czasu i myślę, że same będą tutaj się niosły. Uważam, że to gniazdo akurat jest w złym miejscu postawione ze względu na to, że kura widzi, chyba że będzie siedziała właśnie tutaj przodem do nas, tak jak kamera pada, widzi co się dzieje na zewnątrz, co nie jest do końca dobre. Tamto gniazdo jak najbardziej ok. Oczywiście wiadomo, że tutaj jest ta grzęda, więc jeżeli kura usiądzie tutaj, ale my też tą ściółkę staramy się wymieniać, także nie ma większego problemu. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o to gniazdo, to jeszcze się zastanowię, czy ono tu powinno być, jak będzie drób na nie reagował, czy warto je tu w ogóle zostawić. Więc no, przekonamy się, zobaczymy jak to będzie. Ja Wam oczywiście polecam jak najbardziej, słuchajcie, takie gniazda. Polecam Wam, żebyście tutaj w hodowli w miarę możliwości właśnie poprawiali, jeżeli się grzęda popsuje, jeżeli tam jakieś poidło, karmidło. Wiecie, kury tak na to aż nie zwracają uwagi, ale nawet delikatnie dla własnej estetyki, jeżeli macie chwilę czasu, warto to zrobić. My tu zobaczcie też, to jest na przykład, są równe, a ten nie jest do końca równy, ale to nie ma różnicy, grunt, żeby kurka sobie normalnie mogła wejść i wszystko. Tutaj akurat jest jeden z takich kawałków, że spokojnie one sobie powinny wskoczyć. Nie jest ani za daleko, słuchajcie, bo też musicie wziąć to pod uwagę, ani za blisko, więc kurka sobie na spokojnie wejdzie. I też tej ściółki na razie powiecie, że słomy może jest za mało. Ktoś może powiedzieć, ale wierzcie mi, one po pierwsze to rozgrzebią, potem się im jeszcze dosypie. Nie można tak od razu bardzo dużo. A dwa, to wszystko się później z tym kurzymi odchodami i tak dalej się to wszystko zmiesza. Więc zaufajcie, że wiemy co robimy. Myślę, że po prostu z biegiem czasu zobaczymy za tydzień, dwa, trzy, co się będzie działo. Zobaczycie, że będzie więcej tej ściółki. O, nawet mogę Wam pokazać, zobaczcie, kurki dwie sobie siedzą właśnie tutaj w gnieździe. Też się chyba przygotowują. I tutaj zobaczcie, mamy kurkę jedną, tu mamy kurkę jedną, tu mamy kurkę jedną. Tak, czyli tutaj wszystkie gniazda prawie są zajęte, tam już jest jedno jajeczko. No, więc tak to się prezentuje, o. Także fajnie, tutaj instynkt zadziała, niedługo kurki może się też tutaj będą niosły. Nie wiem, czy tego jajeczka nie przełożę tu właśnie ze względu na to, że to gniazdo wydaje mi się dużo lepsze, w dużo lepszym miejscu. Jeszcze idealnie by było, gdyby byśmy mieli troszeczkę większy kurnik albo tą grzędę by skrócił, żeby po prostu te kury tutaj bezpośrednio nie padało na te gniazda. No ale zobaczymy, zobaczymy co przyniesie przyszłość. Na dzisiaj to tyle moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, a tylko jeszcze na marginesie możecie napisać jak to u Was wygląda, czy też planujecie jakieś zmiany teraz powiedzmy już na lato, czy nie. Do zobaczenia, cześć.